Czy mnie słychać, czy mnie widać? Witam wszystkich z powrotem serdecznie bardzo. Niestety mieliśmy małe problemy techniczne z internetem. Teraz już naprawiliśmy usterkę. Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że mnie bardzo dobrze słychać. Jest 10 osób. Jeśli możecie, to udostępnijcie tego streama. To bardzo pomaga, bo naprawdę teraz nam troszkę osób uciekło, gdyż po prostu musieliśmy zmienić streama, bo prawdopodobnie tamten link był uszkodzony, ale już wiem, że przedłużyłem bardzo, spóźnimy się jakieś 20 minut. Przepraszamy wszystkich serdecznie i ruszamy jeszcze raz z nową siłą i prędkością. I jeszcze raz przedstawię moich gości. Wcześniej podobno nie było ich słychać, ale jest Wiktoria Latała. Nie, masz wyciszony mikrofon. Interwiusz, witam. I Daria Sokołowska. Dobry wieczór. Widzę, że jest 14 osób. Bardzo mi miło, że jesteście, więc ja już nie przedłużam. Jak już wspomniałem wcześniej, przechodzimy do przedstawienia wyników tej serii spotkań. AZS UJ Kraków zremisował z Olimpią Szczecin 3-3. GKS Katowice przegrywa 1-6 z Górnikiem Łęczna. Medyk Konin wygrywa 3-0 z AP Lotos Gdańsk. Śląsk Wrocław wygrywa 1-0 ze Sportisem KKP Bydgoszcz. ROW Rybnik przegrywa z Czarnymi Sosnowiec 0-3 i UKS SMS Łódź wygrywa 9-0 z Rolnikiem Głogówek. Więc może zacznijmy, co was najbardziej zaskoczyło w tej serii spotkań. Może dalej na początek. No to mnie na pewno zaskoczył jakby wynik z UJ-u z Olimpią Szczecin, bo wydawało mi się, że bardziej tutaj UJ będzie dominował, a do przerwy przegrywał 2-0. I też może mnie zdziwiły bardziej wysokie wyniki w meczu GKS Katowice Górnik Łęczna, że Katowice przegrały aż 1-6, patrząc na to, że akurat w tej rundzie wydaje mi się, że są naprawdę w dobrej formie. Ale Łęczna też pokazała, że chce się bić o medale, więc naprawdę wydawało mi się, że będzie może trochę mniejsza różnica tych bramek. No i UKS, SMS Łódź i Rolnik to 9-0. Nie spodziewałam się aż tak wysokiego wyniku, ale no Łódź też jest na fali, więc można było to przewidzieć, ale ja bym obstawiła na pewno mniejsze wyniki i różnice bramek. Wiktoria, twoje największe zaskoczenie? No na pewno... Podobnie ten mecz AZS UJ Kraków z Olimpią Szczecin, właśnie bardzo dużo zaskoczeń jakby w tym meczu było i takich no nie wiem, początek wydaje mi się, że tak bardziej można było to przewidzieć, ale potem już właśnie zaczęły się różne takie zwroty. No tak poza tym to chyba nie wiem, nie było jakichś tam większych zaskoczeń dla mnie. Dobrze. Przepraszamy, ale mamy małe problemy techniczne, jak właśnie wspomniałem. No to może przejdziemy do spotkania Medyk Konin, AP Lotos Gdańsk i o tym spotkaniu Julia Maskiewicz. Magazyn Ekstraligi Kobiet, odcinek drugi. Dzisiaj goszczę Julię Maskiewicz, KKPK Medyk Konin. Julia, to może zacznijmy. Jak nastawienia wasze po tym meczu wygranym z Lotosem 3-0? No, podtrzymujemy swoją dobrą pasę. Znowu udało nam się strzelić 3 gole, choć uważam, że wynik mógł być troszkę większy. Natomiast cieszymy się z wygranej i mamy kolejne 3 punkty i kolejną szansę na to, żeby ścigać się o te medale. A jednak u was można zauważyć, że ten tworzycie z Ernestiną Ambiliambą albo na przykład z Lexi albo z Sandrą Sawatą taki, można powiedzieć, monolit w obronie. Zmienił się ustawienie niedawno, bo rozpoczynałyśmy tą rundę trójką z tyłu. Teraz zaczynamy grać czwórką. Zdecydowanie lepiej to wygląda moim zdaniem. No ja gram na tej samej stronie z Sandrą Sałatą już 3 rok, w miarę się dobrze rozumiemy.
Więc no rzeczywiście ta obrona spisuje się, można powiedzieć, że na medal, no bo zatrzymałyśmy pędzącą lokomotywę, więc chyba to jest taki jedyny argument, który może pokazać, że rzeczywiście ta obrona medyka jest dość silna. To może trochę odejdziemy od wydarzeń ostatniej kolejki i trochę porozmawiamy właśnie o tym meczu Czarni Medyk. Jak wy do tego spotkania na początku podchodziliście? Rzeczywiście ważne było nastawienie nasze mentalne do tego meczu, bo jednak wyniki przeciwnika mogły pokazywać, że to jest rzeczywiście zespół z kosmosu, że tak powiem, ale też dobrą rolę tutaj trener Roman Jaszczak odegrał. Powiedział nam, że to nie jest mecz, który my musimy wygrać, to jest mecz, który my możemy i który chcemy wygrać. No i też tak do tego podeszliśmy mega zmobilizowane, a co tutaj dużo mówić, na Sosnowiec medyk nigdy nie musi się motywować zbyt mocno, bo sama ranga tego meczu jest motywująca dla zawodniczki, więc no, nasze nastawienie było tylko i wyłącznie bojowe i chciałyśmy wygrać ten mecz i to zrobiłyśmy. Też oba składy właśnie w tym meczu Czarni Medyk były dość bardzo przestrzebione kontuzjami i Czarni i Medyk właśnie. No, w medyku my się zmagamy z wieloma kontuzjami. Mamy Olgę Sirant, Niki Zając, które teraz są aktualnie po zabiegach. Jeszcze wcześniej wiele, wiele zawodniczek męczyło się z kolanami, z ACL-em, więc no, rzeczywiście ten skład jest bardzo okrojony. Nie wydaje mi się, żeby kiedyś tak było, że tak powiem tragicznie w naszym składzie. No, Sosnowiec to samo, ogólnie bardzo, bardzo dużo zawodniczek wypadło im na ten mecz, więc można powiedzieć, że nie miałyśmy łatwo ani my, ani nasz przeciwnik, natomiast no, wydaje mi się, że tą presję zniosłyśmy bardziej i tyle. Waszym następnym rywalem, takim jednym z najlepszych meczów w Ekstralidze Kobiet, czyli Górnik Łęczna, jaki wy macie plan na zneutralizowanie drużyny z Łęcznej, która tak naprawdę ostatnio pokazuje wielką klasę. Na przykład w ten weekend przegrała 6-1 z GKS-em Katowice, wygrywa też 7-0 ze Śląskim Wrocław. No, Górnik jest po zmianie trenera, więc na pewno to będzie inny zespół niż ten z jesieni. Natomiast planu ci całego nie mogę powiedzieć, bo wiesz, puścisz to w media, więc... Nie, oczywiście tak trochę humorystycznie, ale no, podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego. Mamy postawiony jasno cel, chcemy walczyć o medale i liczyć się w czołówce Ekstraligi, więc no, nic się nie zmienia. Po prostu chcemy ten mecz wygrać i ja ze swojej strony i na pewno moje koleżanki z drużyny dadzą z siebie 120%. No i dziękuję ci za ten krótki wywiad w magazynie Ekstraligi Kobiet, odcinku drugim. Moim gościem była Julia Maskiewicz, KKPK Medyk Konin. Polo Market Konin, dziękuję bardzo. I już wracamy po wywiadzie z Julią Maskiewicz. Jak wam się podobało, możecie napisać. Przepraszam, jeśli popełniłem jakiś błąd. Przepraszam, bo jestem troszkę zdenerwowany, gdyż stream mi się wyłączył i właśnie dlatego. Więc może słówko o meczu Medyk Apel Lotos Gdańsk. Czy ktoś ma coś o tym meczu? Może... Tak, proszę, proszę. Wydawało mi się, że mam wyższy wynik dla Medyka Konin. No, ale poza tym no to nie wiem. Wydaje mi się, że Medyk Koniem był faworytem i po prostu wygrał pewnie 3-0 i nie oglądałam do końca tego meczu, ale no Koniem jakby musiał raczej wygrać i wygrał. Dobrze, dziękuję za tą opinię na ten temat. Właśnie to co? Bardzo, moim zdaniem, bardzo dobry mecz Medyka. 3-0 pewnie wygrana. No i mój Medyk może jeszcze powalczy o to miejsce top 3. Pewnie będzie decydujący ten mecz z
Z SMS-em Łódź to będzie taki decydujący, czy on wejdzie do tego, to przy jeszcze z Górnikiem Łódź nagrałem właśnie za tydzień. Więc to też będzie dość bardzo decydujące. Dobrze, czyli omówiliśmy już dwa spotkania. To może przejdziemy do spotkania Śląsk Wrocław Sport z KKP Bydgoszcz i ty, Daria, wziąłeś udział w spotkaniu, to może właśnie słówko o tym spotkaniu. Powtórzysz, bo zaciąło mi, że mam się wypowiedzieć, tak? O meczu. To niestety straciłyśmy bramkę w 5. minucie, co trochę nie ułożyło się po naszej myśli. Wydaje mi się, że to wynikało trochę z braku skupienia i ustawienia. Ale no, nie poddałyśmy się z dziewczynami i walczyłyśmy dalej. I wydaje mi się, że nie byłyśmy bardzo słabym zespołem, ale no, trzeba przyznać, że Śląsk był od nas lepszy, na przykład technicznie czy taktycznie, ale miałyśmy też swoje sytuacje i na przykład też mogłyśmy równie dobrze prowadzić 1-0 i wydaje mi się, że mecz był w miarę do końca wyrównany. No i też Śląsk też miał swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystał i wynik się utrzymał do końca. No i to był taki sam wynik jak w poprzedniej rundzie, tylko tam straciłyśmy po rzucie karnym, ale wydaje mi się, że ten mecz przydał nam się w takim sensie, że grałyśmy dobrą piłkę w porównaniu na przykład do meczu pucharowego, gdzie przegrałyśmy i grałyśmy naprawdę moim zdaniem no, słabo, a tutaj zagrałyśmy dobrze i realizowałyśmy założenia trenera. Zabrakło może trochę szczęścia i tego właśnie skupienia, ale lepiej czasem przegrać mecz, ale w dobrym stylu niż na przykład wygrać tylko grając słabo. No wiadomo, trochę jest niedosyt, że nawet że nie zremisowałyśmy ani nie zdobyliśmy punktów, ale teraz już myślimy o następnym meczu, który mamy z Katowicami. Dobrze, to może kolejne spotkanie, mecz Czarni Sosnowiec Rof Rybnik. O tym spotkaniu słów trochę Klaudia Tobiczek. Magazyn Ekstraligi Kobiet, odcinek drugi. Klaudia Tobiczek, KKS Czarni Sosnowiec, witaj. Witam. To może zaczniemy od spotkania z Rowem Rybnik, gdzie wygrałyście pewnie 3-0, a ty wyszłaś w pierwszym składzie. Co o tym sądzisz? Na pewno cieszy wygrana 3-0 i konto właśnie na 0 z tyłu. Mecz był z naszą przewagą. Chociaż rywalki też stworzył sobie wiele groźnych sytuacji, które na nasze szczęście nie wykorzystały. I przywozimy 3 punkty do Sosnowca, a wyjście w pierwszym składzie no, na pewno mnie cieszy. Jest takim dodatkowym dla mnie motorem napędowym i mam nadzieję, że będę dostawać tych minut w Ekstralidze coraz więcej. A też twoje wyjście w pierwszym składzie jest też spowodowane dużą ilością kontuzji, jak i także zawodnicze, które po prostu nie mogły grać w tym meczu. I co ty sądzisz o tym, że naprawdę można by chyba stworzyć 11 z nieobecnych zawodniczek Czarnych Sosnowiec? No tak, nie da się ukryć, iż tych kontuzji mamy bardzo wiele. Wyeliminowało to nasze czołowe zawodniczki, ale które cały czas się rehabilitują i starają się, aby jak najszybciej wrócić w pełni do zdrowia i móc z powrotem grać. Cieszy na przykład powrót już Weroniki Zawistowskiej i miejmy nadzieję, że właśnie dziewczyny wrócą do nas jak najszybciej. Dobrze, także dzisiaj odbyło się losowanie Pucharu Polski i UKS Trójka Weronika Staszkówka Jelna trafiła na drużynę UKS SMS Łódź. Wy za to zagracie z zespołem Górnika Łęczna. Jak ty oceniasz to losowanie, bo naprawdę można powiedzieć, że trochę taki przedwczesny finał będzie w tym półfinale. Tak, słyszałam już takie określenie. I no na pewno jest to ciekawe losowanie. Na pewno nie będzie łatwo już na tym poziomie. Nie można się było spodziewać, że będzie łatwo. No więc zapowiadają się naprawdę ciekawe emocje. No to przejdźmy do ostatniego tematu, jakim jest wasz następny mecz z UKS SMS Łódź, czyli obecnym wiceliderem. Naprawdę moim zdaniem jest to taki jeden z ważniejszych meczów w tym sezonie. Nie mówię tu o waszym zespole już nawet, tylko o całej Ekstralidze. I jak wy podchodzicie do tego spotkania? Podchodzimy do niego myślę tak jak do każdego innego. Dla nas zawsze liczą się 3 punkty
I taki tu też będzie cel, a można się spodziewać, że Łódź nie postawi tutaj nam taryfy ulgowej ani łatwych warunków, ale na pewno będziemy walczyć i zostawimy dużo zdrowia i serca na boisku. No i miejmy nadzieję na zwycięstwo. Kogo twoim zdaniem z drużyny TMEU KSSMS Łódź można się najbardziej bać? Kogo najbardziej można się bać? Nie wiem, myślę, że Łódź tworzy tutaj razem fajny kolektyw i naprawdę groźny zespół. A takiej indywidualności nie wiem, kogo można się spodziewać. Dobrze, dziękuję ci Klaudia za ten wywiad do magazynu Excelin Kobiet odcinka drugiego. Moim gościem była Klaudia Tobiczyk, KKS Czarny Sosnowiec. Dziękuję. I wracamy już w pełni sił i wigoru do następnych omawiania następnych spotkań. Następnym spotkaniem, które nam zostało jeszcze do omówienia, jest spotkanie UKS SMS Łódź Rolnik Bietrzychowice. To spotkanie zakończyło się wynikiem aż 9 do 0. To może Wiktoria troszkę o tym spotkaniu. Chwileczkę, bo cię nie widać. O, teraz ci powinno widać. Dobrze. No jakby nie wiem, nie oglądałam tego meczu, ale wydaje mi się, że wynik patrząc na tabelę odpowiedni. Nie wiem, zaskoczenia jakby też dla mnie nie było, no bo to jednak jest jedna z najlepszych w tym sezonie. W meczu z jakby drużyną postaci, jakby jednym z ostatnich, to no to nie wiem. Wydaje mi się, że wracamy, jesteśmy tutaj. Dziękuję ci, Wiktoria, za tą wypowiedź. Proszę o uspokojenie się na czacie. Tak dla przypomnienia, panują tutaj zasady kultury. I dobrze, przeszliśmy przez przez te spotkania. Nie wiem, czy nie planuję, bo ten stream jest z małymi problemami. Nie wiem, czy nie zrobimy jeszcze raz jutro, albo po prostu go usunę, bo są małe problemy techniczne niestety. Ale zostało nam jeszcze spotkanie GKS Katowice, GKS Górnik Łęczna. Wiktoria, ty oglądasz to spotkanie, to może trochę o nim się wypowiesz. no, wydaje mi się, że Górnik w końcu w tym sezonie jakby zaczął grać to, co w poprzednich sezonach. Bardzo dobrze jakby tutaj od początku właśnie dominował na tym boisku, no i to się przełożyło jakby na wynik. Byli, ale no to nie wpłynęło jakoś bardzo. No i po prostu 3 punkty trafiają do Górnika. No, nie wiem, bardzo no, korzystne po prostu dla górnika i chyba to jest dla nich najważniejsze. Dobrze, no to przeszliśmy przez te spotkania. Dzisiaj będzie troszkę niestety taka forma troszkę ukrócona, ale na pewno następne streamy będą już bardzo fajne. To może przejdziemy do teraz do momentu kulminacyjnego. No wiem, troszkę wcześniej nastał, ale moment kulminacyjny tego streama, czyli trudne pytania do ciebie, Daria, więc tylko cię przełączę na ciebie, żeby było ciebie widać. Widok siatki. Mam nadzieję, że zasady chyba znasz, że możesz powiedzieć tak, Tak. nie lub pomidor. Więc ja zacznę. Tylko się przełączę na OBS. Dobrze. No to zaczynamy. Wiem, że dużo pytań będzie ciężkich, ale na wszystkie odpowiem szczerze. Tak. Muszę przyznać się bez bicia, że jestem jedną z głównych winowajczyni odpadnięcia z Pucharu Polski. Tak. Wiktoria, teraz ty możesz zadać jakieś pytanie.
Jest to ogromny wstyd dla całego Sportisu KKB Bydgoszcz, że przegrywamy z miastem, który jest o 241 razy mniej ludny. Nie. Chciałabym taką Paulinę Tomasiek ze Staszkówki w Sportisie. No, chciałabym. Nie. Ale na pewno mniej niż Staszkówka chciałaby niezawodną Reut Rewachę. A jeszcze raz powtórzysz, bo zacięło mi trochę. Ale na pewno więcej niż Staszkówka chciałaby niezawodną Reut Rewachę. Tak. Wiktoria. Warszawa to wielka plama na mapie polskiej piłki kobiecej. Nie. Bacznie obserwuję poczynania MUK z Praga Warszawa, mojego byłego klubu. Tak. Jestem bardzo zła na to, że klub MUK z Warszawa w takim mieście jak Warszawa najprawdopodobniej spadnie z pierwszej ligi. Tak. Bardzo prawdopodobne jest to, że gdy MUK spadnie do drugiej ligi, nie przystąpi do rozgrywek na jesień. Tak. Dobrze, Wiktoria, możesz teraz coś powiedzieć? MUK to jest w ogóle największa kopalnia talentów w województwie mazowieckim. Takie piłkarki jak Zawistowska czy Grabowska to dopiero początek listy? Tak. Na koniec kariery zagram jeszcze w MUK z Praga Warszawa. Powtórzysz, bo kompletnie mi zacięło i na nie koniec było kariery, pytania. Na koniec kariery zagram jeszcze w MUK z Praga Warszawa. Zależy, ale nie. A później zostanę trenerką. Nie. Bardzo źle oceniam także zarządzanie Piastowi, która w lutym wycofała się z pierwszej ligi. Nie. Wiktoria. Kobiecy zespół Legii Warszawa w ciągu 8 lat zagrał w Ekstralidze. Tak. W mieście o nazwie Bydgoszcz mieszka mi się lepiej niż w mieście o nazwie Warszawa. To jest ciężkie pytanie, bo jest tak bez porównania. Możesz pomidor użyć. Wiem. A ile jeszcze zostało pytań? Oj, nie powiem ci. Dobra, no tak obstawiam jakieś 12-8. Nie. Obecna forma Sportisu, obecna gra Sportisu prosi o pomstę do piekła. Nie. Sportis zakończy sezon w pierwszej siódemce Ekstraligi. Nie. No to trener, widzę, że zadowolony, z jakimi moralami podchodzisz. Dobrze. No. Kiedyś zagram w Lidze Mistrzów. To nie marzenie, to cel. Tak. W ciągu najbliższych 3 lat zagram w dorosłej reprezentacji Polski. Tak. Wytnie się i zobaczymy za 3 lata. Dobra. Czarni Sosnowi zdobędą Mistrzostwo Polski. To już pewne. Tak. Dobrze. Górnik Łęczna zakończy sezon na podium. Tak. Rów Rybnik utrzyma się w Ekstralidze.
Niestety, myślę, że nie. Dobrze, Wiktoria, zadaj to ostatnie, 24. pytanie. Jaka jest Katowice na koniec sezonu? Zakończy wyżej niż Sport i KKB Bydgoszcz. To jest ostatnie pytanie? Tak. Tak. Pomidor. O nie, dobra. Mogę ci nie mówić, to już jest... No. Dobrze. Dobrze, to zapomniałem, ale idę. Teraz przedstawimy Państwu jedenastkę 17 kolejki i prezentuje się następująco: Anna Bocian, Daria Kurzawa, Julia Maskiewicz, Sandra Sałata, Anna Rędzia, Agnieszka Jędrzejewicz, Emilia Zdudek, Joanna Wróblewska, Martyna Wiankowska, Ewelina Kamczyk, Patrycja Chmirowa. Więc a zawodniczką redakcji naszej jest Ewelina Kamczyk, która jest na środkowym napastniku w tej formacji, gdyż, ale czasami tam też gra. Dobrze, to teraz może przejdziemy już do terminarza następnej kolejki serii spotkań. Co tam ciekawego pijesz, Daria? Nie włączać mikrofonu. Widziałam, lemoniadę piję. Dobrze, dobrze. I następna seria spotkań prezentuje się następująco. Górnik Łęczna w Hicie podejmie Medyk Konin, Rolnik Głogówek AZS UJ Kraków, Olimpia Szczecin Śląsk Wrocław, KKP Bydgoszcz podejmie GKS Katowice, Apelotos Gdańsk zagra z Rowem Rybnik i Czarnik Sosnowiec podejmą UKS SMS Łódź. I jeśli możecie, no to wybierzcie spotkania, na które najbardziej zwróćcie uwagę w ten długi. No to na pewno będzie to Górnik Łęczna i Medyk Konin, Czarni Sosnowiec, UKS SMS Łódź, bo to tak naprawdę będzie mecz o mistrzostwo moim zdaniem. I wydaje mi się, że ciekawym meczem będzie też Olimpia Szczecin i Śląsk Wrocław. Dobrze, Wiktoria? Ja w zasadzie podobnie, tak, najbardziej. Wydaje mi się, że taki najciekawszy mecz no to Czarny Sosnowiec i UKS SMS Łódź. Górnik Łęczna, Medyk Konin. Też moim zdaniem takie dwa ważne mecze w kontekście walki o podium, czyli Medyk Konin, Górnik Łęczna i właśnie Czarny Sosnowiec, SMS Łódź. Dobrze, to jeśli już tak naprawdę przeszliśmy do końca, no ten stream trwał trochę mniej, bo dochodzimy do właśnie do pół godziny tego streama. Dziękuję wszystkim za obecność na tym właśnie streamie. I co, możemy teraz chwilę porozmawiać o A nie, zapomniałem. Jeszcze Daria, ty rozgrywasz mecz swój, to może trochę o tym spotkaniu. Z Katowicami czy o pucharowym? Z Katowicami, bo pucharowy już zagrałyście. No tak, no to z Katowicami wydaje mi się, że to będzie ciężki mecz i podobnie będzie jak z Wrocławiem. Ale wydaje mi się, że jeśli wyjdziemy tak zmotywowane jak na Wrocław i jeszcze bardziej skupione, to, że możemy na spokojnie powalczyć o punkty, patrząc na to, że w tamtej rundzie zremisowałyśmy z Katowicami i no już trener ma pomysł na ten mecz, więc wydaje mi się, że jeśli naprawdę się dobrze zmotywujemy i wyjdziemy właśnie skupione i możliwe, że jeszcze może jakaś zawodniczka do nas jeszcze dołączy, która na przykład nie grała we Wrocławiu, to wydaje mi się, że na spokojnie możemy powalczyć o punkty i na pewno nie widzimy jako ten gorszy już od razu przegrany zespół. Czyli wasz cel jest prosty, zdominować przeciwnika. Tak, i na pewno chcemy powalczyć o jakieś punkty, a nie po prostu odstawić nogę i od razu powiedzieć, że jesteśmy przegrana. Dobrze, czy chcielibyście jeszcze przejść trochę do rozgrywek pucharowych? Myślę, że chyba ja nie. Dobrze, to może przejdziemy, bo ja chcę. Ja troszkę powiem ze swojego kibicowskiego serca Sosnowca. Dwa ciekawe spotkania. Na pewno nie skreślałbym tutaj Staszkówki, że ona przegra, bo już pokazała w poprzedniej rundzie, czego Daria, czy Daria dobrze wie.
I na pewno dwa ciekawe spotkania. Myślę, że taki trochę przedwczesny finał w Sosnowcu i na pewno możecie się spodziewać obszernej relacji. No i co? No i to by było na tyle. Dziękuję, Wiktoria Latała. Dziękuję. I Daria Sokołowska.